Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan. No i kolejny odcinek serii Kronik Myrtany na moim kanale. No to co? Wypadamy stąd. Chcę tylko. Mówiłem. Nie mam. Ajajaj. Ładnie. To w takim razie łuki. A czekaj, 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 bo jeszcze mam ci od. Chcę. Doskotrzymać. Doskonale. Siano! To nie mało siana. Mamy 90% włóki, także wow. Przydałoby się jakąś miksturkę jeszcze gdzieś nabyć. A takie miksturki może mieć jeszcze jedna osoba. Więc udamy się zaraz jeszcze do Wilczego Leża. Póki jeszcze możemy, oczywiście. Lorenzo, słuchaj, bo ja chcę zawijać stąd. Chciałbym zakończyć naszą współpracę. Chciałbym zakończyć naszą współpracę. Czyli jak rozumiem, zrywasz nasz dotychczasowy kontrakt, tak? Dobrze, interes to interes. Nie będziemy w to mieszać żadnych emocji. Chcę tylko poinformować cię o tym, z czym wiąże się taka decyzja. Stracisz wszystkie przywileje członka naszej organizacji oraz wszelkie mundury, które otrzymałeś. Czy jesteś tego pewny? Tak jestem. Tak jestem. Niech i tak będzie. Wraz z dniem dzisiejszym przestajesz być członkiem naszej organizacji. No i... trudno. A czekaj, bo ty jeszcze może mi coś dasz. O. Griff. Nie szukasz może jakiegoś lepszego pancerza? Bez urazy, ale to co masz teraz wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć. Nie podoba mi się, nie mój podoba pancerz? Ci się mój pancerz? Spokojnie, to tylko przyjacielska rada od kogoś, kto przeżył już niejedną bitwę. Posłuchaj, gdy odwiedzałem Nordmar, pomogłem jednemu z przywódców tamtejszych klanów. W ramach podziękowania przekazali mi jeden ze swoich pancerzy. Naprawdę solidne rzemiosło. Niestety, niezbyt dobrze na mnie leży i zwyczajnie mi w nim gorąco. Ja tam wolę mieć na sobie coś lżejszego. Jeśli jesteś nim zainteresowany, to może trafić w twoje ręce. Od tak go dasz? Od tak sobie oddasz mi go za darmo? Tutaj pojawia się mały problem. Pancerz swoje już przeleżał i nie jest w najlepszym stanie. Ale znam kogoś, kto chętnie go naprawi. Wystarczy, że przyniesiesz mi trochę złota i potrzebnych materiałów. Dobrze, zajmę się tym. Dobrze, zajmę się tym. Przynieś wszystkie przedmioty z listy, a ja zajmę się resztą. Okej, okay, sprawdźmy, co on tam chce na ten pancerz. Materiały. Lista od Huxleya. Lista przemytników. Aha, dobra, bo to na łuk jest, to nie. Nie rozumiem. Materiały na pancerz od Griffa. 1200 sztuk złota, bryłek magicznej rudy, skóra wilka z Nordmaru, niedźwiedzia, czarnego niedźwiedzia, 4 kieł trolla. To nie mam chyba tylko wilka z Nordmaru, aczkolwiek mogę się mylić. 1200, mam bryłkę rudy, też powinienem mieć. Bryłkę rudy mam. Skóra zębacza, zaraz sprawdzimy, czego ja nie mam. No jakby mi się podświetlało, w sensie tak przekreślało nawet, co mam, czego nie mam. Byłoby łatwiej. Ale jak jestem tu na końcu, to sobie pootwierajmy. Bo kupiłem. Jeszcze gdzieś tam. U Nirki chyba. Tak się ten gość nazywał. Piętnaście sztuk złota. No dobra, to tak. Sanie, górskiego trolla nie, szczura nie, warga nie, lodowego wilka, czyli to jest futro wilka z Nordmaru, no to mam. Wilka z Nordmaru mam, 1200 sztuk złota mam, bryłkę mam, kły trolla chyba nie mam. W takim razie. Kły. Rogi z boczego zębacza.
Zaraz. Jak to się nazywa? W razie czego zaraz kupimy, to nie jest problem. Skóra niedźwiedzia mam, czarnego niedźwiedzia też mam, bo polowałem. Dobra, idziemy do tej babeczki, do... I... Kurde, jak ona się nazywa? Nie Ingrid, tylko Gri... Zapomniałem, no. Frida. Chciałem Grida powiedzieć. Czekaj. No i po co? Po co te się nogi nocą? Zębacza. Też nie masz kłów trola? Kiełdzika. Skóra niedźwiedzia w razie czego też wezmę. Gdzie takie kły trola dostanę? Może ty będziesz miał coś takiego? Pazury. Kły, ale są zwykłe. Ja potrzebuję kły trola. Kto mógłby mieć coś takiego? Tak by the way. Czy oni mi zabrali ten łuk? W sensie jakby... Nie, dostałem go i mam go. Elegancko. Nie, no to... To ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. Pla, czyli... To niedługo założę, tylko musiałbym się udać... Kurde... Dobra, sprawdźmy w takim razie to, jak pójdziemy sobie do... Słuchajcie, mieszkańcy Arfos. Do Silbach. Na chwilę. Ej, ty. Słuchaj, potrzebuję się dostać do Silbach, więc... Winca... Kopalnia Królewska, winnica, farma, obóz węglarzy... Ej, nie mogę się do... Nie mogę się do Silbach dostać, co jest? Coś się skopało chyba. Dobra, szukamy, no przecież kurde potrzebuję kłów... trola. Bo nie mam. Raczej czego zaraz jeszcze w necie poszukam. Żeby też... Silbach. Bo wstawiam, że takie kły może mieć jeszcze... Volkart, Rolf... Gobluński wojownik. Aaa! Patrzcie! Ale jaja. Markus się tutaj... Chyba... Do miasta gdzieś przeniósł. Znaczy, do miasta. Do... Folkart? Czekaj, Folkart to był ten, co łowi? Nie, to był ten, co tutaj stoi na bramie. Ty broń dwuręczną masz do treningu. To nie o to mi chodziło. Ja potrzebuję nauczyć się kupić coś. Markus jest tutaj. Pokaż mi swoje towary. Czy ty będziesz miał może coś takiego? Pazury. Masz strzały, to mi się podoba, ale gdzie ja kupię kły trola? Gdzie ja coś takiego kupię? Kły trola. Kroniki. Mertany. Kieł trola. Albo gdzie ja w ogóle nauczę się czegoś takiego? Bo ja nawet nie mam żadnego, ani jednego nie mam. No nie mam ani jednego quatrola, nie? Zabiłem już ich kilka.
Róg cieniostwora, mam ich 8 rogów. Pazury, pazury, skóry. Róg smuczego zębacza. Ale ja bym chciał kupić takie kły. Gotowe już. Chyba, że... Róg cieniostwora. Chrust. No w ogóle nie widzę czegoś takiego, wiecie, u mnie w ekwipunku, także to mnie trochę martwi. Czekajcie, nie, no mam, patrzcie, tu. A nie, to sól. Dobra, nie, dobra. Prześpijmy się najpierw. Udamy się w takim razie do... Czego leża? Jeszcze tam przecież jest jeden sklep dla łowców. Może tam będzie, no bo kuźwa, nie wiem, gdzie mogę wtedy to inne miejsce znaleźć, bo no... Chcę tą zbrojkę mieć sobie, zdobyć. I tak zaraz pójdziemy jeszcze załatwić sobie sprawę związaną z... z wodnym kręgiem. Także i tak jakoś pancerz dostaniemy, ale nie możemy się nim pokazywać publicznie, więc trochę lipa. A do Wilczego Lesza przy okazji idziemy jeszcze po miksturkę. Nawet nie jedną, a 3. Może będą... Właśnie nie pamiętam, może... Już kupiłem wszystko, co się dało, ale sprawdzę jeszcze raz. A dla pewności. Panie Izegan. Hej, ty. Pohandlujmy. Starczą mi tak naprawdę wilcze jagody. Czy jak to się tam? Żuwaczki, bestii, skrzydło jak chropicy. Jest jeden na zręczność. Zawsze to coś. Potrzebowałbym te jagody jeszcze, nie? Czekajcie, czy ja mam muszę jakieś jagody jeszcze? Trwałe. Goblinie jagody. No nie mam gdzie tego zdobyć, to jest problem. Ale zręczności plus 3. ...164. Czy ja nie mam jakiegoś coś, co by jeden dawało, bo łuk lepszy będę miał też za to, nie? 7... 3... 3... Holipcia. Zręczność 3. To chyba max, co może dać. Trochę lipa. Bo jeden zręczności mi brakuje. Dosłownie jeden. Musi być coś... Aha, dobra, jeszcze mogą być te. To zaraz pójdziemy sobie do miasta jeszcze na chwilę. Sorry, że ja tak, wiecie, odbiegam znowu od tematu, ale... No kurde, chciałbym kilka rzeczy jeszcze tutaj sobie, wiecie, zanim polecimy dalej, zdobyć. Gastonie, może czegoś... Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Sytuacja na wyspie się... On by mógł zręczności ewentualnie właśnie nauczyć, ale... Ja już nie mam punktów nauki. Ej, ty. Bardzo się... Tu widzę, że sporo swoich sprzętów zostawiłem. No nikt nie ma dosłownie tych kłów. Co jest? Skóra czarnego niedźwiedzia. Ale czarnego niedźwiedzia akurat chyba mam. Bo czarnego niedźwiedzia polowałem. I to nawet nie jednego. Wściekłego dzika. Jaszczura. Jaskiniowego trola. Szczura. No nie może czarnego niedźwiedzia nie mam. Górskiego trola. Cieniostwora.
czarnego wilka, aligatora, szczurka, czarnego niedźwiedzia. No mam, no to tak jakby te kły zostają, tylko gdzie je do chuja znajdę? To jak kurwa będzie miał? Sprawdźmy, czy ja sobie coś, co... Prymy do max many, max punktów trafień. Max punktów trafień. Plus siły. Max punktów trafień. To można było zrobić, ale nie. Nie mam nic do zręczności? Serio? O, czekajcie. Premia do zręczności. I goblinie jagody. Yep! Jakie to jest gówno, nie? Jeden sobie możemy zrobić. No nie wiem, gdzie te kły mogę zdobyć. Ale idziemy w takim razie z hopem. Dopełnić przysięgi. A co to za gość jest? Henk? Co tam? Co tam? A jest trochę lepiej niż wcześniej. Dziękuję za troskę. No tak mi się to nie podoba, że tych kłów nie mam. Tu bym sobie zbrojkę przy okazji klepnął. No muszę to zrobić, muszę to wykorzystać, bo jakby potem to przepadnie, a... Nie chcę, żeby to był ten pancerz, co mam tych wilczych synów, bo on jest słaby. Dobra, załóżmy sobie na razie w ogóle pancerz, żeby jakikolwiek mieć. Załóżmy sobie ten tej gwardii królewskiej. Żeby jakikolwiek mieć po prostu, żeby nie latać jak gołodupiec. Stwierdza Wardal. Słuchaj, Kessel, chcę poświęcić moje życie sprawiedliwości. Poświęcić moje życie sprawiedliwości. No dobrze, pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia. Zgodnie z tradycją Wodnego Kręgu, każdy nowy członek musi przejść odpowiednią inicjację. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie widzę lepszego zadania niż ograniczenie wpływu Volkera w mieście. Nie możemy tracić czasu na rzeczy niezwiązane z naszą główną misją. Co dokładnie mam zrobić? Lichiarz rekrutuje w mieście coraz więcej ludzi do swojej prywatnej armii. Obiecuje im złoto, ciepły kąt i kufel zimnego piwa. Zdesperowani uciekinierzy dają się złapać w jego pułapkę. Do samego Volkera się teraz nie dostaniemy. Ale możesz chociaż pozbyć się tych jego krzykaczy, którzy rozgłaszają te brednie po mieście. Masz tutaj dane naszego wywiadu jeszcze sprzed tego ataku. Pozbądź się ich. Sposób nie ma większego znaczenia. Dobra. No to mamy zadanko. Myślałem, że od razu tak sobie pójdziemy. No to idziemy do miasta. A Danosa możemy sobie... Chociaż Inosa mogłem wziąć. Byłoby bliżej. Chociaż tu chyba krzykacz też gdzieś jest. Czekajcie. Jeden jest na pewno blisko... Witaj, przystojniaku. Chyba jeszcze nie mi... Za 100 sztuk złota. Nie, dzięki. Nie. Zaczekaj. Dla kogoś takiego 50 sztuk... Potrzebujesz złota? Potrzebuję. Cóż, takie... Wróćmy do... Masz problemy finansowe? Masz problemy finansowe? Ja... Tak.
Ale najbardziej mi z nimi pomożesz, gdy... Ile złota potrzebujesz? Ależ jest... Ile? No dobra, 500 sztuk złota. Następnym razem takie zdradzanie szczegółów... 500 sztuk złota jest twoje. 500 sztuk złota jest twoje. Chyba oszalałeś. Weź te pieniądze i zrób sobie dzień wolny. Zasłużyłaś na to. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję, dziękuję. Spoko, laska. Jeden z tych krzykaczy znajduje się blisko. Nie wiem, gdzie dwóch pozostałych jest, ale no nie pamiętam po prostu. Czekajcie, czy ja jeszcze mogę coś z Kowalsa tak przy okazji zrobić? Kurde, no to widzicie, właśnie to jest to, że najpierw chcę zrobić coś innego, a potem dopiero... Dawaj kowadło. No kurde, gościu! Gówna same masz, więc... Kowadło jest moje! Kowadło jest moje! Owcza skóra, owcza skóra. O! No to dwie bronie mi zostały do wykucia. Hej. Mam to. O cholera, ale 650 tylko. Chłopie, co ty żeś mnie tu? No prawie level mam, nice. Dobra. Szamy do tych krzykaczy. Oczywiście już broni nie mam. Powinien był wiedzieć lepiej. Tyk. Czy ja mogę ci jeszcze coś oddać to przy okazji, bo siano mi się przyda. Nie, dobra. Na razie nie. Już raczej nie oddam ci nic. Wow. Gdzie ja poszedłem? Nie tu. Szykar znajduje się tu, tutaj na błoniach. Że tak powiem. Ej, ja powinien tu być. Czekaj. Prywatnej armii Volkera, no ale tu nie ma napisane, gdzie oni dokładnie są. Czy dostałem jakąś listę? O! Most między koszarami a starym miastem, slumsy. Kochani mieszkańcy miasta... Hej, ty! Jestem zajęty, odejdź. Ale mu zaraz jebnę, nie? To powinien być chyba ktoś, kto powinien chcieć... Poszukujecie pracy? Pozbyć się. A może jakiś inny problem spędza wam sens powiek? Dołączcie do nas i zatrudnijcie się u pana Volkera. O, Veigar. Tylko otrzymacie sowitą zapłatę w złocie. Co słychać? Ale również co słychać? Liczyć na własny odejdź, przeszkadzasz mi. Oręż. Oj, Veigar. Nie czujecie się zbyt pewnie z mieczem? Bez obawy. Każdy dobra. I to kompletnie za darmo. Oj. A co jeśli ochrona... Uciszyć krzykacza. Straży nie jest waszym powołaniem? Każda umiejętność... Rozejrzyj się trochę po okolicy. No musi być ktoś. O, właśnie, bo glitch był jakiś. Oktaw. Ej, to nie ty byłeś tym najemnikiem? Wyrzucili cię? To się nawet dobrze składa. Potrzebuję pomocy kogoś niezrzeszonego. Jestem zadowolony, w końcu mam trochę wolności. Jestem zadowolony, w końcu mam trochę wolności. Miałem już dość ciągłych rozkazów. Rozumiem. Też czasami mnie to zaczyna irytować. Kto wie, może za jakiś czas sam zmienię robotę. Wiem, że to może nie jest najlepsza okazja, ale chciałbym prosić cię o pomoc. Widzisz tych gnojków? Siedzą tu od dłuższego czasu i wygadują te swoje brednie.
Najgorsze jest to, że muszę wysłuchiwać ich całymi dniami. Porobię to zaraz obok mojego stanowiska. Normalnie aż się od tego gotuję. Nie przekraczają żadnych przepisów, więc nawet Roder ich nie może nic z nimi zrobić. Z twoją pomocą moglibyśmy ich trochę skompromitować i upewnić się, że już więcej się tutaj nie pojawią. A co mam zrobić? Jakiś czas temu jednemu z nich wypadła kartka z tym idiotycznym przemówieniem. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że wszystko, co mówią, spisuje im ktoś inny. Gdyby udało nam się podrobić taką kartkę i ją podrzucić, wtedy mielibyśmy argument, by się ich stąd pozbyć. Postaram się wyśledzić, dokąd idą po pracy. Ty idź tym do węzela. Pomoże ci to przerobić. Widzimy się jutro w tym samym miejscu. Dobra, spoko. Znaczy, to nawet od razu chciałem tam iść do węzela, więc fajny pomysł. Czekaj. Do węzela będzie bliżej niż tutaj. Zwłaszcza, że węzel znajduje się koło ratusza. Znajdzie się miejsce w naszej wielkiej rodzinie, bo każdy współpracownik dba o resztę jako swoich braci i siostry. Moglibyśmy się właśnie wybrać jeszcze do Starego Miasta na chwilę. Węzel. Chciałbym przerobić pewien dokument. Dobrze wiem, co to za dokument. Ostatnio coraz bardziej grają mi na nerwach. Ale nie mogę przerobić dla ciebie tej przemowy. Czemu? Bo nie chcę kłopotów. Nikt nie powiedział jednak, że nie udostępnię ci mojego stanowiska pracy i nie pomogę w dobraniu odpowiednich słów. Siadaj i bierzmy się do pisania. No to siadam, będziemy pisać. Zacznij pisać przemówienie. Bezmyślni mieszkańcy Archolos. Chcemy zaproponować wam wyzysk i katorgę. Przyjmiemy wszystkich, ale zapłaty otrzymają nieliczni. Tak, że tak powiem, dyplomatycznie z grubej rury. Zapomnijcie o straży i gildii kupieckie. Nie, Volker... No, pluje na... O, to. Tutaj już gramy z damy z grubszej. Jutro wrócimy do was z większą ilością oszczerstw i pomówień. No i jak ci się to podoba? Brzmi nieźle. Oby tylko ci krzykacze Volkera byli na tyle głupi, by to przeczytać. Powodzenia, Marvin. Dobra. No to lecim. Udało mi się przygotować. Oktaw będzie czekał na mnie jutro w tym samym punkcie. No to skoro jutro, to zanim jutro i w ogóle, w szczególe tego typu kwestie, to ja się jednak udam do tego miasta starego. W celu zakupienia jeszcze kilku ksiąg, które pozwolą mi podbić nieco statystyki, zręczności, nie? To będzie dla mnie wspaniała wtedy myśl. Czekajcie, gdzie to było wyjście takie, żeby sobie... nie tutaj. Tu, w tą stronę. Teraz tak, musimy znaleźć tego gościa, który tym handlował. Czekajcie, on był gdzieś tu w tych rejonach. Tu był ten kowal, to nie. Tu jest chata. A to tu, dokładnie. Astrolog. Proszę, gość! Pohandlujmy. No więc tak. Gdzie ty tu?
Zręczność 1. Zręczność 2. Okej. Siła. Siła. Zręczność 4. I to też weźmiemy. No trochę hajsu poszło, zaraz możemy sobie też posprzedawać trochę towaru tego gównianego. No i coś tam się odzyska zawsze, nie? Ale będziemy mogli założyć łuk nowy i broń chyba też. Ta. Najpierw muszę poznać poprzednie tomy. Naprawdę? Mam nadzieję, że pierwszy już poznałem. O nie, to były zręczności. Coś tam zawsze pieniążka dostajemy. Te kusze wszystkie w pizdu. Lekki łuk. Łuk wierzbowy, krótki łuk. No część rzeczy na pewno możemy sprzedać, nie? Dobra, sprawdźmy, jak to teraz się będzie plasowało. Niżej chyba. O, i teraz mogę. Dobrze. To teraz możemy sobie łuk założyć i sprzedać te księgi przy okazji z powrotem. No trochę to kosztuje, ale... Możemy przy okazji bronie założyć jakieś lepsze, nie? Elegancko. No, to teraz to jest... Proszę. Teraz jestem rad. Naprawdę jestem rad z tego, co tutaj poczyniło się. Wszystkie księgi można było wykupować, kuźwa, i to by było też niegłupie. Bestiariusze, te wszystkie arkana, można by było też tutaj... Te kręgi, bo ich nie używam. Już mistrzostwo płatnerzy mógłbym zostawić w sumie. Bo to nie będzie dla mnie książka. Kuźwa, jeszcze można było dobić. Dobra, to mamy. Jestem zadowolony. Można by się było jeszcze przespać. Już mamy to, co chciałem. Jestem zadowolony w takim razie. Postaram się może jeszcze gdzieś te kły dorwać. Dobra, prześpijmy się. Jak to w ogóle wygląda jeszcze w naszych statystykach? Poziom prawie zrobiony. Broń jednoręczna 51%, dwuręczna 15%, łuki 95%, bo łuk daje 5% jeszcze. 173 zręczności. Całkiem. Chociaż widziałem ludzi, że którzy ładują po 200-300 w zręczność siły, ale... kim? Może są jakieś sposoby, żeby rzeczywiście maksować tak aż punktami, ale... Ja też nie mam najgorszych tych statystyk. Tak uważam. Że dużo mimo wszystko osiągnąłem. Nie tutaj.
tutaj. Każdego wieczora możecie liczyć na kufel piwa i ciepły posiłek. No, Oktaw. A także na spędzenie czasu w doborowym. Mam to przemówienie. Mam to przemówienie. Nieważne skąd pochodzicie. Nieważne, świetnie. Mam nadzieję, że wymyśliłeś coś dobrego. Patrząc na tego idiotę, pewnie przeczyta każde możliwe bzdury. Udało mi się wczoraj sprawdzić, gdzie te dranie idą po pracy. Niestety nie widziałem tam pozostałych krzykaczy. Pewnie kryją się po innych dziurach. Wracając do tematu. Kojarzysz Lombard Czas Zapłaty? Naprzeciwko stoi taki wysoki magazyn. Na ostatnim piętrze mają tam mały kącik, gdzie piją aż do samego rana. To właśnie tam jakiś posłaniec dostarcza im teksty przemówień. Będziesz musiał zakraść się tam w ciągu dnia, gdy wszyscy są na mieście, zabrać oryginał i podrzucić naszą wersję. Powodzenia. Okej. Dobra, to zróbmy to. Czekajcie, gdzie była... Gdzie ten Lombard był? A, dobra. Spróbujmy to zrobić na czuja. Spróbujmy to zrobić na lekkiego czuja. Ale ten Lombard. Czy on nie jest przypadkiem gdzieś tutaj? Nie, tutaj jest to z browarem. Tu jest browar. Tu też nie. Tu się coś zamyka w ogóle. Ej, zaraz. Ej, ty. Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? Konkurencja, chłopcze. Właścicielka nie dawała sobie rady z opłatami i teraz sama błaga ludzi o pieniądze. Nie będę zdziwiony, jeśli sam Volker wykupi ten dom. W takim tempie to pół miasta będzie należeć do niego. Dobra, to będzie gdzieś tutaj, na piętrze, tak? Uciszyć krzykacza. Dzielnicy rzemieślników. Muszę iść tam w ciągu dnia. Zabrać oryginalne przemówienie, podłożyć podrobione. A, tutaj. Tu, właśnie. Tu. Oj. Come on. Skrzynka ludzi Volkiera. Sakiewki jakieś, były pieniążki. Skrzynia ludzi Volkera. Zróbmy to sfałszowane tutaj w takim razie. Dużo rzeczy tutaj do przyjrzenia. Cyk. Człowiek Volkera. O proszę, a co tu się dzieje? Ej, ty. Wiedziałem, że ktoś ostatnio kręcił się w pobliżu naszego miejsca. Gadaj, czego tu szukasz? Ile ty masz lat? Nie jesteś za młody na bycie najemnikiem? Ile ty masz lat? Nie jesteś za młody na bycie najemnikiem? Nie twój interes. Ja tu tylko dostarczam listy. Lepiej mów mi, co tutaj robisz? Spokojnie, nie chcę ci zrobić krzywdy. Spokojnie, nie chcę ci robić krzywdy. W takim razie ułatwisz mi robotę. Ła, ty, gościu! No nie zdążę go kontrolować, takie lagi są. Dobra, mam. Przemówienie, list posłańca. Przemówienie ludzi lichwiarza, no to mamy. List posłańca.
Wiem, że nie podoba ci się moja praca, ale jakoś muszę zarobić na te lekarstwa dla rodziców. Nie pozwolę, by była zmuszona do pracy w mrocznych tajemnicach. Co by nie mówili o lichwiarzu, to płaci uczciwie i na czas. Nie jak połowa tych bogaczy z miasta, którzy mają nas jednych głęboko gdzieś. Póki wykonuję dokładnie jego rozkazy, to jest nawet całkiem miły. Jeszcze tylko kilka miesięcy pomyślimy nad czymś innym. Może przeniesiemy się do Silbach. Kupię skrawek ziemi i będziemy ją uprawiać razem. No to lipa, bo trochę jego plany zostały przerwane. No dobra. Trochę niewiele się zrobiłem. Zanieść do Tengrala. Niewiele dzisiaj zrobiłem. Doigrałeś się. Teraz cię załatwię. To już koniec, śmieciu. Jeszcze będzie mi tutaj, kurde. Dobrze postąpiłeś, że przyszedłeś z tym do mnie. W swoim życiu każdy z nas popełnia wiele błędów, ale najważniejsze, by potrafić choćby w ostatniej chwili poddać się woli sprawiedliwego Inosa. Słyszałem o wszystkim, co ci się przytrafiło i zdaję sobie sprawę, że ludzie lichwiarze nie są dla ciebie do końca przychylni. Ta sprawa pozostanie między nami. Niech światło i ogień Inosa prowadzą cię przez życie. No i si. Słyszałeś kiedyś o świętym Virgilio? Nie. Tak myślałem. Tej opowieści nie usłyszysz od wyznawców Adanosa. Virgilio był arcymagiem ognia. Tak potężnym i tak mądrym, że potrafił sprowadzić deszcz ognia. Ogień ten był tak wielki, że żadne mury nie mogły mu się oprzeć. Miał też tak wielką wiedzę o magii, że tych, których bardzo kochał, mógł zachować od śmierci. Przynajmniej tak twierdzą stare księgi. Co się z nim stało? Stał się tak potężny, że inni zaczęli obawiać się, że wykorzysta to do przejęcia władzy. Takie plotki zawsze prowadzą do gwałtownych działań, co oczywiście się stało. Niestety nie zdążył nauczyć wszystkiego swoich uczniów, a jego wiedza odeszła w zapomnienie. Wielką ironią jest to, że nie potrafił ocalić siebie. Okej, no to tyle, tak jak mówiłem. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Kronik Myrtany, także na razie. No, to na razie.